Witam. Będziemy przykręcać zawieszkę do obrazu Budolat. Zobaczycie, jak to przykręcamy do ściany. Wwiercimy dziurę na kołki, włożymy, przytwierdzimy to i zobaczycie, jak łatwo się wiesza taki obraz. Ok? Zaczynamy. Zaznaczyliśmy punkty, w których mamy wywiercić. Wywiercamy otworne kołki. Nie chciałem nabrudzić, ale może troszeczkę nabrudzę, a wezmę odkurzacz i poodkurzam, bo nie chcę, żeby klient był niezadowolony. Mamy odkurzacz przygotowany, wiemy, gdzie wiercić, wiercimy. Mamy to i po strachnego, że robota zrobiona. Teraz wkładamy kołki w dziury, przykręcamy listwę. To w zasadzie koniec. Także jest szybko. Nie trzeba poziomować po 100 razy. To jest najważniejsze chyba w tym. Obrazy na jakichś takich zawieszkach, lubią się kiwać, co tamto. Tutaj nie ma nic takiego.
Mamy to. Napisem, tak jak było do ściany. Solina. Obawiam się, że to już koniec. Zakładam. Szybko? Naprawdę szybko. 20 minut maksymalnie. I jest wszystko w porządku. Nawet ciężki obraz nie spadnie. Są trzy kołki przytwierdzone mocno. Jest listwa, która jest w trzech miejscach tylko przedziurowiona. I jeszcze bardzo fajnie jest zrobione, no bo te wkręty jeszcze wkręcają się w to drewno. One nie są przewiercone na odległość wkręta. Czyli jest jeszcze jeden punkt zaczepienia. Jest mocno przytwierdzone i śmiało można użytkować. Tak. Ciach ładnie położony i jest równo. To jest najważniejsze. Nikt się nie przyczepi, a ty masz pewność, że jest super. Idealnie. Dzięki. Sami widzicie, że to jest proste. A każda moja praca ma w zestawie właśnie taką listwę do montażu i wkręty. Także wystarczy Wam wkrętarka, dobre wiertło, zawsze szóstkę albo ósemkę daję, w zależności od tego, jak ciężka jest praca. Więc tutaj są ósemki, ósemka wiertło, trzy porządne wkręty, listwa przytwierdzona do obrazu i listwa, którą dokręcamy do ściany. Polecam.